Znikający kot. Panie kocie! Kato, nie ma go od rana, gdzie on jest? Może wpadł do studzienki kanalizacyjnej? O nie, nie! Nie, nie, nie! Już dobrze, skarbie. Pan kot na pewno wróci, kiedy pozałatwia to, co ma do załatwienia. Halo? Jest tu kto? Cześć, Bibi, to dla ciebie! Zaproszenie na moje przyjęcie! Na dzisiaj! Będziesz moim gościem specjalnym! No wiesz, brzmi fantastycznie, Phoebe. Szkoda tylko, że muszę popracować w ogrodzie. O, nareszcie! Czekałam na zaproszenie. Dzięki, Phoebe! Nie ma sprawy, mili. Panie Barton Burger, proszę, proszę, niech kup przyjdzie na moje przyjęcie. Jest moim gościem specjalnym, ale nie może przyjść, bo musi pracować w ogrodzie. Praca w ogrodzie? To jakaś pomyłka. Chodź, Phoebe, musimy sprawdzić, o co chodzi. Tato! Tu mnie nie znajdzie. Siedzi łysa wiewiórka! Zabierz ją, zabierz! Może jest tutaj? Jest! Kup, co to za bzdury o pracy w ogrodzie? Możesz iść na przyjęcie. Powiedziałem w ogrodzie? No ale u Denisa! Musimy na jutro zrobić do szkoły stołek, pa! Tak, w końcu zaczęło mu zależeć na ocenach. Kup! Jak długo masz zamiar się ukrywać? Do końca przyjęcia, Phoebe. Super. Co trzymasz za plecami? Nic. Tutaj jesteś! Mili, pan kot wrócił cały i zdrowy! Ura, już idę! Będziemy się bawić w tresurę! O, na miejscu pana kota też bym się bał! O, panie kocie, znalazłam cię! Aloha! Zaczynamy lekcję hula! Gdzie on się podział? W naszym osiedlu grasuje tajemniczy włamywacz! Tajemniczy włamywacz? Tajemniczy włamywacz? Poważnie? Co ukradł? Już mówię! Papier do prezentów, spinacze, druciki! Ma też kłębek wełny! I zabrał okaz Nepety Katari z nowego flakonu! Denis, co to jest Nepeta Kataria? Kocimiętka. Ciekawe.
Ach tak! Pan kot okradł starą panią Manson, a teraz złapiemy go na gorącym uczynku! Słuchaj, ja jestem zajęty. Muszę pomóc tacie w ogrodzie. Narkaku! Ale... W ogrodzie? Hej! To moja wymówka! Przyszłam powiedzieć, że możesz jeszcze zdążyć na moje przyjęcie! Chętnie, ale... muszę zrobić pranie. Narka! O, mały włos! To jest koci miętka. A więc to ty jesteś włamywaczem, wiedziałem! Ale po co ci róża? Kiciuś ma narzeczoną! Gościem specjalnym? Ani widać? Tak się cieszę, że przyszedłeś. Lorn i Harley? Denis, co wy tu robicie? Nie mogłem się oprzeć. Phoebe obiecała, że będzie tort. Ale dopiero wtedy, gdy pojawi się jej gość specjalny. Długo to trwało, Burton Burger. Masz ciasteczko i różowy miętowy koktajl dla Kupisia. Właśnie, dla Kupisia. Usiądź tutaj, kupciu. Przyniosę ci jakiś soczek. Zjedz ciasteczko. Te wszystkie walentynkowe rzeczy. O, cześć, panie kocie. Znalazłeś się. Masz mi więcej nie znikać. Napij się soczku, a ja idę po ciasteczka. Prawie? Dziękuję, kupciu, pupciu. A ja kupiłam ci takie same czekoladki. Ty naprawdę mnie lubisz. Kup, wracaj! Panie kocie, zakończmy tę farsę tu i teraz. Wróciłeś! Wiedziałam, że mnie lubisz! O-o! Dokąd się wybierasz? Ale się do mnie kleisz! Dość tego! Zniszczę tę maszynę raz na zawsze! Osiedlowa straż, stać! Ręko ubierz i... Mam was! Na każdego przestępcę przyjdzie koniec! Panie łysy szczurze! W nogi! No tak, to moja rola. Coś się tak czepił tych czekoladek! Łapać włamywacza! Łapać go! Łapać! Łapać! Nie zmarnuje się! Orzechowa! Burger! Włamywacz schował się w twojej szopie! Nie wiem, czy mogę ci zaufać, ale nie chcę tak wyglądać. Szybciej, Burton Burger! Co się dzieje, tato? Mili, wracaj do domu! O! Ten wybuch na pewno wystraszył włamywacza. Idziemy, Warką! Wytropimy go! Czy ja dobrze rozumiem? Wysadziłeś naszą szopę, żeby uniknąć przyjęcia Phoebe? Ale tato, ja przecież byłem na przyjęciu Phoebe. Kilka razy. Byłeś? A, to chyba wystarczająca kara. Jutro zbudujemy nową szopę.